Coś nadjeżdża. Widzę. To ciężarówka. Cholera, nadjeżdża! Strzelaj po mnie! Zatrzymajcie ją! No i znowu! Co to kurwa za dźwięk? Nie wiem, ale już go nie lubię. Do całej sieci. Tu Tomahawk. Zaraz zakończymy ten interes. Czekać na rozkazy. O mój Boże, czyżby amerykańskie wsparcie? Nieprawdopodobne. No, proszę. To nie ten samolot, który widzieliśmy? Dlaczego oni... Chwila, czemu ten samolot się żarzy? O nie... Nie, nie, nie! Padnij! Słuchaj, czy ja nie żyję? Nie. To był chyba próbny wystrzał. Broń skalarna jest pewnie w samolocie. O nie. Nie chcę tego robić. Tak, ja też. Tym razem chyba zgodzę się z Haggardem. Co się z wami dzieje, do jasnej cholery? Presa. To nie nasza liga. Powinniśmy spadać. Spadać? Niby dokąd? Do domu. Nie będzie żadnego domu. Niczego nie będzie. Sweetwater, więc to koniec. Czyli jednak nie nadajesz się do służb specjalnych. Zaczyna się rozpierducha, a ty od razu w długą. Sierżancie, tak po prostu pan się podda? Rozumiem. Dobra, cykory, kurwa. Pójdę sam! Nie, Preston, nie pójdziesz. A wy dwaj, słuchajcie Marlowa i słuchajcie go uważnie. No już! Sweet! Może być ciekawie, stary. Nie chcesz zobaczyć, jak to się skończy? Stary, nic więcej nie musisz mówić. Hex, daj spokój. Jeśli odejdziesz, koniec ze stekami, stary. Właśnie. Koniec z kupowaniem amunicji w supermarkecie. Koniec ze strzelaniem do nieproszonych gości. Koniec kluch z sosem. Koniec z niedzielnymi meczami futbolu. Koniec z cheerleaderkami Dallas Cowboys. Nie, przesada. Złazisz mi z drogi. Cheerleaderek im nie daruję. Cicho! No, sprzęt zgasł. Spójrz tylko, straszny widok. Myślicie, że Kirylenko jest w samolocie? Możliwe. Rozejść się! Tutaj! Nie podnosi się! Rakieta! Ogień wroga! Thank you.
Cicho. No, sprzęt zgasł. Spójrz tylko. Straszny widok. Myślicie, że Kirylenko jest w samolocie? Możliwe. Musimy go zatrzymać. Wy pod obstrzałem! Podali cztery ognia! Tam! Ruchy! Idę za osłonę! Nie złego cena, Marlowe!
противника! Уничтожить! Я потерял этот кусок дерьма! Dobra, nie dostaniemy się tam pod tym ostrzałem. Pokryjemy ich ogniem, wy pójdziecie do przodu, mamy za wami. No jak tam? Dobrze wyglądasz. Bardzo śmieszne, Marlo. Jeśli obaj nie zginiemy, zamierzam obejrzeć cię ze skóry jakiegoś jelenia. Hej! Samolot ruszył z miejsca! Spójrzcie, jakie to cholerstwo wielkie! To AN-225. Ogromne bydle. Rozbudowana wersja AN-224. Największy samolot w historii. Zabiera na pokład 253 tony. No co? Znam się na tym. Czy ta broń nie powinna była zniszczyć samolotu? Ta! Wygląda na to, że przy broni skalarnej epicentrum jest bezpieczne, za to dalej... Tak czy siak, nie sądzę, żebyśmy dali radę go zastrzelić. Kto się pisze na porwanie samolotu? Samolot odlatuje! Musimy, kurwa, naginać! Od tam! Za mną! Szybko! Jazda! Po drabinie! Jazda! Oddala się! Ruchy! Oczekiwanie, planowanie. Mówią, że najciemniej jest tuż przed wschodem słońca. A przecież czasami wystarczy włączyć światło.
Preston, zadźgaj strażnika i zabierz mu broń. No już. Ja bym słyszał razem z smutki, jak nie powiem, masz tu wizytę. Wynikisz! Wrak szadzi! Zaczyna się! Prez! Strzelaj! Strzelaj! Bogu dzięki. Broń. Prawie nie mam amunicji. Ja też. Wsiakle. Trzymacie nisko, są następni. Ja bym słyszał rozwiedź słodki, a nie mówię... Wiele kontaktu! Rozwali ci! Wstąpili w ogniwo i kontakt! Dobra, dość tych zasranek skradanek. Gotowe. Ruszamy. Są za tymi drzwiami. Sforsujemy je. Ty idziesz przodem. Kiedy pokaże się dym, ostrzelać ich. Diabła jest Kirylenko. Jesteśmy jakieś 130 km od Teksasu i szybko się zbliżamy. Sierżancie, nie ma czasu. Panowie, związek chemiczny, który mi przekazaliście, ochroni nas przed skutkami wybuchu. I za to jestem wam niezmiernie wdzięczny. Miłego oglądania.
To, że nie mogliśmy wejść do zbrojowni, nie jest do końca prawdą, co? Cóż, nie, ale... A, pies to jebał. Na emeryturze i tak bym się tylko nudził. Spóźniliście się. Jesteśmy już prawie w punkcie zero. Nie sądzę. Do roboty. Co? Co robisz? Cofnąć się, chłopcy. Ej, czas na pokaz. When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. Wreszcie Texas! Nie ma jak w domu! Dobra, dobra. Wcześniej czy później musiałem wpaść tu z wizytą. Jasny gwint. Co teraz zrobimy? Sierżancie, to nic pan nie mówi. Powinieneś chyba spytać Marlowa. Dzięki niemu jestem oficjalnie emerytem. Ekstra się sprawiłeś, Marlow. Ja? Daj spokój, Słyca. Ty to niby co? Nie wiem, było w porzu, ale prawda jest taka, że te całe specoddziały to jednak nie mój styl. Dobra, pora się zabawić. Znam lokal, który spodoba się wam jak jasna cholera. Jest tam taka jedna cizia, ma na imię Chantal, potrafi... Oddział! Patrzność! Panowie? Sir. Spocznij. Rząd Stanów Zjednoczonych, szczerze wam dziękuję. Cóż, cholernie przykro mi to powiedzieć, ale będziecie musieli pójść ze mną. Dlaczego, sir? Rosjanie zaatakowali. A nie, sir, to nie oni, to my. Właśnie wysadziliśmy tę ich super broń. To znaczy, inwazja odwołana. Nie tutaj. Oni idą przez Alaskę. Przez Alaskę? Są w życiu takie chwile, gdy lepiej nie mieć racji. The United States and the United States.
Thank you.